Szczęść Boże. Kiedy będziesz to oglądał, to może ci się wydawać, że to jest reklama, ale to nie jest reklama. Bo kiedy mówi się o dewocjonaliach, czyli o rzeczach, które pomagają nam w naszej pobożności, to mówimy o pewnych portalach, o pewnych bramach, które otwierają nas na coś głębszego. I w większości tymi rzeczami zajmują się osoby pobożne, które są związane z Kościołem. I tak jest w wypadku wydawnictwa Syjon i sklepu krzyże.pl. Prowadzi je mój znajomy Tomek, który ma dużą rodzinę, który jest pobożny i który robi to z serca. Dlatego chciałbym Tobie zaproponować krzyże, które są w stanie urozmaicić Twoje życie duchowe. Bo możesz je zarówno nosić na szyi, możesz je powiesić sobie w domu, dać jako prezent na bierzmowanie, jak i również wziąć te krzyże, położyć w momencie wizyty kolędowej albo w ramach zestawu kolędowego. To już decyzja należy do Ciebie. I tak na przykład są robione krzyże franciszkańskie, zarówno takie mniejsze, jak i większe na ścianę. Są robione krzyże benedyktyńskie, które możesz powiesić sobie na szyi, jak widzisz tutaj na rzemyku, jak i również większe, które z tyłu też zawierają medalion świętego Benedykta, jak i również krzyże z sercem. Bardzo popularne w wielu miejscach kupowane na bierzmowanie. I dlaczego Ci o tym mówię? Dlatego, że rynek dewocjonaliów zalewają różne produkty z Chin, które może i rzeczywiście są trochę tańsze, ale są niepewnej jakości i na dodatek nie są robione przez nas, przez Polaków. Dlatego serdecznie zachęcam Ciebie do tego, abyś, kiedy będziesz miał zamiar kupować jakieś dewocjonalia, pomyśl o tych sklepach. Syjon.pl, krzyże.pl. Szczęść Boże!